Tak jest. Dzień dobry, cześć. Kolejny weekend, kolejna wycieczka. Tym razem zabierzemy Was do miejsca, które istnieje bardzo długo, ale rzadko kiedy je widać w internecie. Mówimy tutaj o niedokończonej budowie potężnego zbiornika retencyjnego na potrzeby jednej z istniejących hut. W chwili obecnej znajdujemy się przed śluzami, które chyba nigdy nie zostały ukończone. Resztę zobaczycie na filmie, a zdjęcia, które robimy z powietrza, na pewno Wam się spodobają. Zapraszam. Fajne, nie? No. O tym zbiorniku wiemy tylko tyle, że istnieje. Tak naprawdę nie znajdujemy o nim żadnej więcej informacji. Natomiast jego wymiary robią wrażenie. Jego szerokość to ponad 250 metrów, długość prawie 300, a cała jego powierzchnia to prawie 58 tysięcy metrów kwadratowych. Że tak powiem, w porze suchej istnieje możliwość wejścia do pomieszczeń, w którym być może kiedyś pracowały śluzy. My trafiliśmy akurat na porę deszczową. Brawo, panie Marku, udało się panu trafić w ziemię. Ziemię! Wylądował.